Witamy Państwa w magazynie samorządowym Nasz Elbląg. Oto co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. Mniejsze opłaty za miejskie żłobki. Budżet miasta na rok 2021 przyjęty. Umowa na wyposażenie parku Dolinka podpisana. Przed nami koncert noworoczny 2021. A także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! Dobra wiadomość dla rodziców najmłodszych elblążan. W 2021 roku opłata za żłobki w naszym mieście zostanie zmniejszona o 75%. Uchwałę w tej sprawie zatwierdzili radni na wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Elblągu. Uchwałę w sprawie zmniejszenia opłat stałych za miejskie żłobki o 25% Rada Miejska podjęła już w listopadzie tego roku. Wniosek o obniżki 75% złożyli radni z Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego. Prezydent Elbląga zabezpieczył na ten cel w budżecie miasta około 500 tysięcy złotych. Za wprowadzeniem mniejszych opłat było 24 radnych. To jest działanie w kierunku młodych, gdzie za dziecko, za pobyt w żłobku, za tak zwaną opłatę żłobkową, udzielimy 75% bonifikaty. W skali miesiąca to jest około 210 zł, natomiast w skali rocznej to jest 2520 zł. Myślę, że każdy rodzic, który korzysta ze żłobka, odczuje wyraźnie tą ulgę. Umowa na wyposażenie parku Dolinka podpisana. To drugi etap trwającej już modernizacji parku Dolinka w Elblągu. Pierwszy z nich realizuje już Elbląski Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Markiewicz. Druga część polegać ma na wyposażeniu nowych miejsc rekreacji w odpowiedni sprzęt do zabawy i odpoczynku dla wszystkich elblążan. Zajmie się tym wybrana w przetargu firma Novum ze Szczytna. Oferta na doposażenie parku opiewa na ponad 5 milionów złotych. 160 urządzeń zabawowych w całym tym kompleksie. To już troszeczkę pokazuje o skali przedsięwzięcia. Tam będziemy mieli dla każdego, w każdej kategorii wiekowej atrakcje, bo i dla tych najmniejszych do 3 lat, od 3 do 5, w zależności jak to sobie kto tam podzieli. Tak mamy i skończywszy na seniorach, gdzie też będą dla seniorów miejsca, zabawy, które i rekreacji, stoły i do szachów, i do podesty, do potańczenia. Różne propozycje rekreacji i wypoczynku. To jest potężny obszar 9 hektarów, gdzie myślę, że teraz po tej modernizacji w ramach środków Unii Europejskiej to będzie wizytówka naszego miasta. Wykonawca zapewnia, że zakończy swoje prace do końca sierpnia 2021 roku. Mam nadzieję, że Państwo będą zadowoleni, że wakacje terminowo skończymy realizację i park będzie długo bardzo służył następnym pokoleniom. Cała modernizacja parku Dolinka pochłonie 12 milionów złotych. Prawie 9 milionów złotych na te inwestycje samorząd Elbląga pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury. Samorząd Elbląga oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów złotych na edukację z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w naszym mieście zakupione zostaną m.in. tablice multimedialne, laptopy i inne sprzęty, które mają pomóc zarówno uczniom, jak i nauczycielom przy nauce zdalnej. Zorganizowane zostaną także dodatkowe zajęcia dydaktyczne, a wybitnie zdolnym uczniom przekazane zostaną stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie. Otrzymaliśmy na ten projekt 5 289 288 zł dotacji bezzwrotnej z Unii Europejskiej, a cały projekt to 5 783 368 zł. Jest to potężne przedsięwzięcie dotyczące edukacji. Ja niedawno mówiłem Państwu o 25 milionach o projekcie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, czyli tej edukacji zawodowej. Tu mówimy o projekcie dotyczącym edukacji ogólnej.
i dotyczący uczniów klas 4-7. Akademia Wzorowej Edukacji będzie koordynowana przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid, gdzie mają odbywać się także kreatywne zajęcia dla uczniów. Obejmiemy tą współpracą czy pracą około 1800 dzieci. Tu pan prezydent powiedział właściwie, że będą stypendia, 550 uczniów dostanie stypendia. Myślę, że to jest właśnie pokłosie tego, że w dzisiejszej trudnej sytuacji, pokazując, że warto w tą edukację inwestować i warto się uczyć, ale z drugiej strony też pokazujemy, że będzie potrzeba przez ten najbliższy okres, jak wrócimy już do normalności po pandemii, żeby tym, którzy potrzebują wsparcia uczniom, pomóc. I to ten projekt będzie pomagał. Projekt ma ruszyć już niedługo i potrwać do września 2023 roku. Budżet miasta Elbląga na rok 2021 został przyjęty. Radni Rady Miejskiej w Elblągu uchwałę w tej sprawie podjęli na sesji, która odbyła się w trybie zdalnym we wtorek 29 grudnia. Zakończyliśmy głosowanie. Głosowało 25 radnych, 16 radnych było za, 9 było przeciw. Informuję, że Wysoka Rada podjęła uchwałę na druku numer 6, łamane przez 15. Proszę Państwa, chciałbym pogratulować przygotowanego budżetu, trudnego budżetu, życząc sukcesów w realizacji i z nadzieją na to, że Panie Prezydencie, będą wszelkie starania po to, żeby ten budżet był większy ku chwale i zasobności Elbląża. Budżet miasta Elbląga na rok 2021 to 747 milionów złotych, z czego na inwestycje miejskie, takie jak nowe przedszkole ze żłobkiem na Zatorzu, rewitalizacja parku Dolinka czy modernizacja ulicy Fromborskiej i budowa na tym skrzyżowaniu ronda, ma zostać przeznaczonych prawie 42 miliony złotych. W tym projekcie wyraziłem się, że będzie to budżet trudny, ale prorozwojowy i bezpieczny. Trudne ze względu na to, że mamy około 100 milionów mniej dochodów niż mieliśmy wcześniej i to powoduje też ograniczenie działań ze strony naszej samorządu. Budżet prorozwojowy, bo zabezpieczamy na inwestycje w pierwszej kolejności te, które będą miały dofinansowanie i z Unii Europejskiej i Skarbu Państwa. Zabezpieczamy środki finansowe na to. No i oczywiście bezpieczne, bo również podjęte 18 milionów emisje obligacji utrzymują nasze wskaźniki finansowe na takim poziomie, że mamy jeszcze duży zapas do maksymalnych, nieprzekraczalnych wskaźników, a tym samym też nie wpływa na płynność finansową. Budżet, można powiedzieć, że jego główna myśl była oparta również na tym, żeby w jak najmniejszym stopniu sięgnąć po pieniądze Elblążan. Podatek od nieruchomości jako jedyny został podniesiony i podniesione tylko o stopę inflacji, czyli 3,9%, tak jak to podaje Główny Urząd Statystyczny. Bez zmian pozostaną m.in. ceny biletów komunikacji miejskiej czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cały projekt budżetu miasta na rok 2021 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Czy wiesz, że koncert noworoczny w Wieczór Trzech Króli jest jedną z ważniejszych tradycji Elbląga i elbląskiego samorządu? Pierwszy taki koncert odbył się w roku 1991 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Wystąpiła wówczas orkiestra kameralna Magna Astra i nie wręczano jeszcze na nim nagród prezydenta. Dopiero po koncercie, na którym widownia wypełniła salę po ostatnie miejsce, radny dr Ryszard Tomczyk wystąpił z propozycją, by prezydent Elbląga co roku przyznawał swoje nagrody osobom szczególnie zasłużonym dla miasta. Pierwszą osobą nagrodzoną w ten sposób była dr Aleksandra Gabrysiak.
Przez 30 lat formuła koncertu zmieniała się. Zmieniało też się miejsce, w którym odbywał się koncert. Była to szkoła muzyczna, Biblioteka Elbląska, kamieniczki staromiejskie i teatr imienia Aleksandra Sewruka. Ale niezmienny jest uroczysty charakter wydarzenia i nagrody wręczane nieprzeciętnym Elblążanom. Jest to już ponad 220 nagrodzonych osób, instytucji i firm. Każdy z nich niezwykle ceni sobie to wyróżnienie i piękną statuetkę, która towarzyszy nagrodzie. Kto w tym roku ją otrzyma, dowiemy się już 6 stycznia. Kościół pod wezwaniem Trzech Króli. Wprawdzie od ponad 70 lat nie ma go w naszym mieście, to stare widokówki i fotografie przypominają nam o jego istnieniu przed ponad 600 lat. Był kościołem parafialnym założonego przez krzyżaków w roku 1337 Nowego Miasta i znajdował się dokładnie po środku grodu w rejonie dzisiejszych ulic Janowskiej i Szkolnej. Nowe Miasto nie było tak bogate jak stare, więc pierwotnej budowli nigdy nie dokończono. W latach 1881-85 w jej miejsce postawiono imponujący neogotycki kościół o trzech nawach i strzelistej wieży. Rozciągał się z niej imponujący widok na całe miasto. Zachowano przy tym bogate wyposażenie, a przede wszystkim ołtarz główny Trzech Króli, który dziś znajduje się w bocznej nawie katedry Świętego Mikołaja. Obok kościoła był cmentarz. Gdy w 1813 roku wybuchł w mieście tyfus, cmentarz przeniesiono w okolice dzisiejszej ulicy 3 Maja, a pod koniec XIX wieku wytyczono nowy cmentarz parafialny przy ulicy Sadowej. W lutym 1945 roku w wyniku ciężkich walk prawie całe Nowe Miasto uległo zniszczeniu, ale nie Kościół Trzech Króli. Był prawie nietknięty, miał zaledwie przestrzeloną wieżę, mimo to został rozebrany. Część z jego wyposażenia zaginęła, część znajduje się w Niemczech, a część zdobi dziś Elbląską Katedrę Świętego Mikołaja. W latach 50. na miejscu Nowego Miasta zaprojektowano i wybudowano nowoczesne osiedle mieszkaniowe, na którym nie było miejsca dla kościoła. Kościół Trzech Króli przeszedł do historii i stał się obiektem miejskich legend i zagadek. Wiele z nich czeka jeszcze na rozwiązanie. Duże zmiany w elbląskiej komunikacji miejskiej. Od nowego roku w naszym mieście wprowadzona zostanie nowa siatka komunikacyjna, dostosowana do zmian gospodarczych, mająca na celu podwyższenie jakości usług transportowych w naszym mieście. Zmiany dotkną wszystkie linie autobusowe, które od 1 stycznia będą miały nowe trasy, nowe rozkłady, a także nowe numery, zaczynające się od numeru 11 do 24. Zrobione zostały wcześniej badania tak zwanych potoków pasażerskich, gdzie się przemieszczają, ale też i mamy wiedzę, bo co roku te rozkłady w jakiś sposób są zmieniane, korygowane, uzupełniane, poprawiane. Podeszliśmy do całego rozkładu jazdy w sposób kompleksowy i przesłanką było to, żeby wprowadzić zmiany w komunikacji tak, żeby uwzględnić wiele wniosków, ale też, żeby podwyższyć jakość usług przede wszystkim. Wiąże się to przede wszystkim z kończącymi się już umowami na usługi transportowe w naszym mieście i ogłoszeniem przez ratusz nowego przetargu. Wprowadzone zmiany nie obejmą jednak elbląskich linii tramwajowych. Chcieliśmy, żeby to były nowe połączenia i nowe możliwości. Jest taka okazja, zdarza się raz na kilka lat i w związku z tym postanowiliśmy z niej skorzystać. Dawno już trzeba... System prosił się o zmiany. Dublujące się, nakładające się na siebie linie, często autobusy jeżdżące stadami z różnych względów. Jednakże zmniejszająca się liczba pasażerów wymagała tego, żeby coś z tym zrobić. No i stanęliśmy przed dylematem, czy mamy utrzymywać te długie linie jeżdżące przez całe miasto, czy jednak wzmocnić tą sieć tramwajową, wzmocnić znaczenie tego tramwaju, żeby to był główny środek transportu, natomiast autobusy, żeby dowoziły szczególnie do miejsc, gdzie można się przesiąść, żeby z tego skorzystać, a dzięki temu, że jeżdżą po krótszych trasach, będą mogły jeździć zdecydowanie częściej.
Zmiany będą uwzględniały także miejsca, które do tej pory nie były obsługiwane lub były słabo obsługiwane przez komunikację miejską, m.in. Modrzewinę, ulicę Żuławską, okolice Szpitala Miejskiego czy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Wszystkie rozkłady jazdy były modyfikowane do tej pory. Ten też nie jest przyjęty raz na zawsze. Tak jak pan dyrektor mówił, będą badania napełnienia. Na tej podstawie będziemy mogli, no i oczywiście uwagi pasażerów, na tej podstawie będziemy mogli modyfikować te trasy. Chcę jeszcze zaznaczyć jedno. Z pewnością zmiana tras będzie powodowała irytację, szczególnie osób starszych, które będą na początku miały problemy z przyswojeniem sobie tych tras. Z góry za to przepraszamy, ale mamy nadzieję, że w przeciągu miesiąca, dwóch wszyscy się do tych nowych tras przyzwyczaimy i tak jak powiedziałem, jeżeli będą potrzeby, to te trasy będą modyfikowane. Zmiany mają dotknąć także Tabor. Nowe autobusy mają być ekologiczne, posiadać klimatyzację czy biletomaty bezgotówkowe. Wszystkie szczegóły dotyczące zmian dostępne będą na stronie internetowej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu. Będą wydrukowane także w formie informacyjnych plakatów czy ulotek i znajdą się na wszystkich przystankach, a także w miejscach użyteczności publicznej. Koncert noworoczny 2021 przed nami. Tradycyjnie już w wieczór Trzech Króli 6 stycznia w naszym mieście odbędzie się uroczysty koncert i gala, podczas której wręczone zostaną nagrody prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego za rok 2020 w 8 kategoriach. Niestety ze względu na epidemiologiczne obostrzenia koncert tym razem nie może odbyć się z udziałem publiczności. Elblążanie będą go mogli jednak obejrzeć w telewizji Truso TV na 140 kanale w sieci Wektra oraz na fanpage'u telewizji Truso TV i miasta Elbląg na Facebooku. Transmisja koncertu noworocznego odbędzie się 6 stycznia o godzinie 16. Galę uświetni występ Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem śpiewaczki operowej Alicji Węgorzewskiej. Zajrzyjmy jeszcze do naszego historycznego kalendarium. 406 lat temu z inicjatywy Rady Gdańskiej burmistrzowie Torunia, Elbląga i Gdańska zawarli konfederację, która miała stać na straży bezpieczeństwa, wolności i zachowania praw i przywilejów. 394 lata temu, podczas I wojny szwedzkiej, polskie oddziały napadły na przedmieście Elbląga, rabując bydło i zboże. 385 lat temu, po zawarciu pokoju ze Szwecją, Elbląg powrócił do Polski. Z tej okazji w elbląskiej mennicy wybito talar z napisem Elbląg zachowany w obronie. Do Elbląga przybył król Władysław IV. 286 lat temu rektorem Gimnazjum Elbląskiego został Jerzy Daniel Seiler, autor licznych prac związanych z Polską. Był rektorem przez 10 lat. 129 lat temu w Gdańsku otwarto filialną stocznię Sihała. Stocznia otrzymała przydomek Wielka, gdyż budowano w niej najwięcej i największe statki. Powstawały tu też tramwaje elektryczne i urządzenia portowe. Po wojnie stocznia Sihała weszła w skład Stoczni Gdańskiej. 96 lat temu w wypadku lotniczym zginął Emil Schappe, niemiecki as myślistwa lotniczego z I wojny światowej. Po wojnie pracował jako instruktor i akrobata na pokazach lotniczych. 90 lat temu po bankructwie fabryki samochodów Franz Komnik założył wraz z synami kolejny zakład. Była to spółka, której zakład produkcyjny mieścił się przy obecnej ulicy Lotniczej. 82 lata temu w miejscowości Werblinia urodził się Andrzej Śliwiński, pierwszy biskup elbląski w latach 1992-2003. Biskup Andrzej Śliwiński zmarł 9 września 2009 roku. 79 lat temu w Elblągu urodził się Bernd Neumann, polityk niemiecki, minister w rządzie Angeli Merkel. 74 lata temu na skutek licznych represji po sfałszowanych wyborach i referendum zaprzestało działalności w Elblągu Polskie Stronnictwo Ludowe. W przyszłym tygodniu swoje 72. urodziny obchodzić będzie Witold Gintoft-Dziewiątowski, były prezydent Elbląga, poseł na Sejm i senator RP. 67 lat temu otwarto kawiarnię i restaurację Słowiańska. Wkrótce stał się to najpopularniejszy lokal w mieście.
64 lata temu na zebraniu elbląskich muzyków podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Muzyków w Elblągu oraz Elbląskiej Orkiestry Symfonicznej. Dyrygentem orkiestry został Józef Karpiński, dyrektor szkoły muzycznej. 62 lata temu oddano do użytku nowo wybudowaną szkołę podstawową nr 15 przy ulicy Modlińskiej. 54 lata temu w sali byłego kina Meduza otwarto klub milicyjno-ormowski. 50 lat temu otwarto restaurację Gwiezdna, w której organizowano modne wówczas dancingi. 49 lat temu po raz pierwszy wręczone zostały medale Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Medale te przyznawano za wybitne zasługi dla rozwoju kultury miasta i środowiska elbląskiego. 48 lat temu rozpoczęto budowę spółdzielczego Domu Kultury Pegas. Pegas działał zaledwie 4 lata i mieścił się w murach dawnego Kościoła Bożego Ciała. 30 lat temu po raz pierwszy zorganizowano koncert noworoczny Wieczór Trzech Króli. Koncert i towarzyszące mu nagrody prezydenta stał się lokalną tradycją Elbląga. Także 30 lat temu na wieczną wartę odeszła harcmistrz Weronika Barszczyńska, zasłużona dla Elbląga instruktorka harcerska. 14 lat temu zmarł Roman Fus, artysta plastyk, rzeźbiarz, organizator dorocznego festiwalu rzeźby w śniegu. 9 lat temu Elblążanie wybierali patronów dla 6 zakupionych przez miasto nowych tramwajów. Patronami stali się znani i zasłużeni Elblążanie. 9 lat temu w wieku 81 lat zmarł Mieczysław Pleśniak, wybitny trener szczypiornistów i działacz Szkolnego Związku Sportowego. Elbląg współpracuje z 20 miastami partnerskimi na całym świecie. Na koniec zapraszamy Państwa do jednego z nich. Tym razem przenosimy się do Ronneby, urokliwej miejscowości w Szwecji.